projekcie są. Są tylko dwie w stosunku do uchwały, którą podejmowaliśmy poprzednio. Po pierwsze, pojawi się kwota, ponieważ już znamy, jaką będziemy dysponować szeroko na te zadania. 380 tysięcy za 85 zł. Oraz propozycja, która padła ostatnio, ale finalnie powinna być w uchwale, nie pojawiła się, wysłaliśmy taką, więc podobnie się to pojawia, czyli kwota 50 tysięcy dofinansowanie samotnego skweru na Krowodzy Górce. To 50 tysięcy wynika z tego, że chcemy pokazać Zytutowi, że dla nas to jest ważne i że możemy dać jakiś wkład własny, aby powstał ten obiekt, który ma kosztować 1,5 miliona. Jeśli to pomoże temu, aby nasz był realizowany w pierwszej kolejności, to myślę, że warto. Jeśli się okaże, że nie, to przeznaczymy te środki na organizację placu zabaw po prostu. Przy czym trzeba pamiętać, że w tym roku ten plac był jednym z trzech, które miały być realizowane, ale jako jedyny wypad z tej listy, choć przyznam szczerze, że nie wiem, czy dwa poprzednie, dwa, które się na nie utrzymały, bo zostały zrealizowane czy nie. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nigdy. W związku z tym poddaję to pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 17 za 0. Kto wstrzymujący? 18 za 0. Przeciw 0. Wstrzymujący. Przepraszam. Przechodzimy do punktu D. Projekt uchwały w sprawie zmian zadania powierzonego w zakresie remontów samorządowych placów oświatowych w ramach zadań powierzonych w 2012 roku. Proszę Państwa, tutaj jest kwestia taka, że w przedszkolu, w szkole podstawowej 21 zostały oszczędności w kwocie 1981 zł, a w przedszkolu 83 na ulicy Lekarskiej brakło 5 tysięcy do zrealizowanej inwestycji już zakupu nowej windy do stołówki. Brakuje 5 tysięcy. Rozmawiałem z panem dyrektorem z ZEO, żeby przysłał przed sesją jeszcze wykaz, gdzie zostały jeszcze oszczędności. W takim razie, w związku z tym, że pani Janica powiedziałem właśnie dopiero teraz, że mamy ten wykaz, to zarządzam 10 minut przerwy. Sens tej uchwały wytłumaczę przerwę i jedziemy dalej. Sens uchwały jest taki, że została zrealizowana winda na 20 tysięcy. My daliśmy 15, brakuje. W chwili obecnej oszczędność w szkole jest to 21. Jest na 1981 zł. I proponuję, abyśmy uchwałą przenieśli te środki dla przedszkola 83. Przerwę zarządziłem dlatego, że poczuwałem wykaz, gdzie mamy jeszcze oszczędności. Ale jest on tak irracjonalny, że musimy go wyjaśnić. I ewentualnie 3 tysiące brakujące dołożymy na kolejnej sesji. Tym samym nie mamy na razie całego pokrycia na 5 tysięcy, ale jeszcze go poszukamy. Czy są jakieś pytania do tego tematu? Nie widzę, w związku z tym poddaję drugie pod głosowanie. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie zadań priorytetowych w 2012 roku. To jest projekt, który Państwu zaraz oddamy. Nic nie mówię. To będzie się nie dobrze. Jest to przede wszystkim. Chyba, że wsiąść.
Trzeba było dać ten jeden przysłuch. Dałem. Dobrze, szanowni państwo. Ale to nie ten człowiek. Na 2012. No proszę się zapoznać z tym, ale mi jeszcze oddam jeszcze jeden. Dobra, proszę państwa, pani Halinka pomyliła druki, wydrukowała dwa razy, nie wiem, trzeba. Testowacie, wydrukowała dwa razy. Omówimy to teraz, bo to jest następna uchwała, żeby nie tracić czasu. A potem omówimy to, co pani wydrukuje. Więc, proszę państwa, propozycja, którą macie przed sobą, wynika z dwóch przesłanek. Jedna to jest niezatwierdzenie na niektórych pozycji wydatków dla służb mundurowych. Zmienialiśmy to na poprzedniej sesji, ale po uzgodnieniu z Policją, Strażą Miejską i komisją naszą, która się zajmuje tymi sprawami, mamy korektę tych zmian, polegającą na tym, aby trochę zwiększyć środki poprzez zabranie środków z małej rewitalizacji osiedla Kowąta Górka i zakupu urządzeń i materiałów biurowych dla Straży Miejskiej. Tak, aby dzięki temu móc zakupić testery DNA dla policji, alkomaty typu Alkoblow, to są takie pałeczki, jak mi Asia zobaczyła, to się podkłada pod buzię, nie trzeba mieć ucinka, żeby to rozmuchnąć. Trzeba, ale mucha teraz pałeczkę. Oraz rezygnuje się z zakupu paliwa dla Straży Miejskiej i przeznacza się to na zakup dwóch skuterów plus latarki dla Straży Miejskiej. Latarki się sprzedadzą szczególnie w okresie, kiedy się przydać. I dodatkowo pojawia się jedna pozycja, która wyjątkowo się nam sprawdziła w tym roku, czyli kurs samoobrony dla kobiet. Zgłosiło się przeszło 40 pań. Zainteresowanie jest tyle duże, że trzeba po prostu zwiększyć środki na to. Przy czym w związku z tym, że mamy duże, to chcemy przepuścić środków sprawy miejskiej. Chcemy zmienić realizatora na dworek jawny. To będzie poprawka do tego druku. Jako autopoprawka zarządu. Także jeśli... Jeszcze jest mało zdarzenia. Czy są jakieś pytania do tego druku z 2013 roku? Ten, którego macie przed sobą. Znaczy ja tylko w kwestii tego problemu z przepływem środków może wyjaśnię. Tak naprawdę według informacji otrzymanych ze Straży Miejskiej, to problemy z przepływem polegają na tym, że środki są na koncie Straży Miejskiej. Nie. Natomiast zostały zablokowane przez prawdopodobnie sekretarza miasta. I w tym momencie kurs samoobrony, który się odbywa, jest robiony przez pana Bogdana Bartnickiego, funkcjonariusza Straży Miejskiej, charytatywnie dla dzielnicy czwartej poza godzinami jego pracy. Nie wiadomo, czy zostanie mu zapłacony. Jeśli nie zostanie zapłacony, będziemy próbowali to jakoś... W tym momencie nie zostanie mu zapłacony. Wyrównać środki. Bo nie można człowieka oszukiwać. I ludzi też później. Ludzi, którzy tak, a też nie możemy toczyć o to wojny, bo ucierpi Straż Miejska, która poszła nam na rękę i ten pan, który jest pracownikiem. Pan sekretarz ma tyle do powiedzenia, my nic nie mamy do powiedzenia? Pan sekretarz miasta jest drugą po prezydencie osobą w tym miejscu.
myślałam, że my jesteśmy drodzy po Bogu. Chciałabyś. Trzeba przejść się do niej. Pokusz się samoobrony. Pokusz się samoobrony i idziemy do niej. Mam przejść, ja. I pójdę do sekretarza. Czy są pytania jakieś do tego druku, o którym rozmawiali przez chwilę? Nie ma. Nie ma. W związku z tym proszę zapamiętać, że nie było pytań, bo będziemy głosować tu później. A teraz przejdziemy do druku, który dostaliście przed chwilą. Proszę Państwa, priorytety 2012. Jest krótki zapis. Rozszerza się... Rozdane jest. Zadanie jest. Zadanie. Wykonanie psiego wybiegu w Parku Krowodeckim, taki był do tej pory, oraz renowacja alejek w Parku Krowodeckim w okolicy psiego wybiegu, kwota 25 tysięcy. Kwota się nie zmienia, natomiast powstała oszczędność na około 7300. Nie możemy ich wydać zupełnie gdziekolwiek indziej, bo musielibyśmy podejmować uchwałę. Jako, że tu są priorytety, poszedłby wniosek o uruchomienie środków, a środki nie zostały uruchomione z tej przyczyny, ponieważ prezydent miasta nie zamraził wszystkie wydatki, żadnych umówionych nie ma. Tym samym, żeby środków nie stracić, musimy je wydać w obrębie parku, wydamy je na renowację alejek. Nie ma co się oszukiwać, dużo tego nie będzie. Ale zawsze coś się zwrócą do góry. Czy są jakieś pytania do tego zadania? Nie widzę, w związku z tym zaraz Państwu podam ten druk pod głosowanie, bo chcę się upewnić, że wszystko jest tak jak ma być. Tak jest, wszystko jest, tylko chciałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, bo to też się wiąże z zadaniem projektu pod imieniem 2012 rok. Ale nie wymaga podejmowania uchwały. To znaczy, w ramach zadania malowanie przejść, pasów, wyznaczanie progów i tak dalej, działanie z Gitu mnie przeraziło, ale poprosiłem w związku z tym o kosztorys tego zadania. To chodzi o przejście dla pierwszych na ulicy Mackiewicza, które było przy ulicy Bałtyckiej. Na ostatniej sesji Państwu wiedziałem, że kosztować ma 12 500, a miało 2,5. No to sytuacja się znowu zmieniła. Na faksie z Gitu, który tutaj mam, istnieje kwota zaangażowania 20 500. W tym 1500 wymalowanie pasu. Ile? Zaraz udzielę wszystkim głosu. Niemniej, no kwota jest astronomiczna. No nie mam za bardzo co dyskutować, nie mogę dyskutować, jak zobaczymy kosztorys, za pewno go osiągniemy. Oprócz tego, bo chodzi o to, że rzekomo tam jest dużo chodnika do przebudowy, żeby obniżyć spadki, tak aby przejście było normatywne. No i to zmiana organizacji ruchu jeszcze jest. No zgadza się, ale to już co to nie jest, to nie chodzi w tym Oprócz tego, jeden próg na Radzikowskiej to 29 zrealizowano za 7500 i drugi za 7900 ma być zrealizowany. Zostaje nam z tego 2000 zł i jako, że zadanie przejście na Banacha jest już na przyszły rok, bo jest po prostu nieosiągalne w tej kwocie oraz jako, że ulica Krowodeska, Krowodeski Zwód 22, montaż progów zwalniających jest również niemożliwy, bo trzeba do tego projekt, który kosztuje 1000 zł, a to nie jest problem, tylko problem jest to, że już umów nie można podpisywać w tym roku. To zostaje nam przecie zadanie, które być może nie będzie wymagało tego, czyli słupki na Dolfa Nila, ponieważ, cytuję, wspólnota numer 17 ze względu na brak wspólnoty oraz brak środków finansowych odstępuje od samodzielnego wyznaczenia tych słupków. Bo początkowo miało to nie być realizowane ze względu na intencje wspólnoty, która chciała sama to zrobić. Wycofują się. Zaczniemy to robić w tym roku, skończymy w przyszłym, bo kwota jest już nieduża, więc łatwo przy tych szczególnie cenach astronomicznych to się mieści. No a te słupki nie mogą być tam na tym placyku zrobionym? Elu. Do czego przegłosowałeś uchwałę rewitalizacji to Boczy Górski? Co to jest za uchwała? Na co jest to chciałem tylko informacyjnie, bo to jakby nie zmienia treści uchwały do głosowania, ale tyle tytułu informacji. Kto z Państwa jest za rozszerzeniem zakresu dla Parku Krowodeckiego? Proszę podnieść rękę.
Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. 15-0 przeciw 2 przyjmuję. Osobiście. Przechodzimy do kolejnego projektu. Projekt uchwały w sprawie korekty rozdziału środków na zadania budżetowe 2013 roku. To jest uchwała, którą omawialiśmy na skierowaniu poprzedniej. Pytań nie było, więc tutaj jest pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę podnieść rękę. Miałem butelkę podnieść. Dziękuję. 18-0 przyjmuję. Przechodzimy do punktu G. Projekt uchwały w sprawie korekty listy na które zadań podjęto w 2012 roku w zakresie tworzenia modernizacji utrzymania wyjątku z czterech tak banków obrótów i organowskich oraz sieciowych planów zadań. Dobrze. W związku z tym, proszę Państwa, tutaj jest kwestia taka, że zostały nam pewne oszczędności również na zadania. Tak, na zadanie pożytkowanie terenów zielonych, wolne środki wynoszą 5 tysięcy. Na zadaniu demontaż urządzeń wynoszą 6860. Ale ja wam mówię, zadanie ile jest oszczędności. To oszczędności. Dobrze, to proszę uwagi za nie pociągamy. Nie skupiajcie się przez chwilę na kartce, którą macie przed nosem. Tylko mnie posłuchajcie. W ramach zadań, które realizowaliśmy w tym roku, pozostały wolne środki. W ramach porządkowania terenów zielonych, czyli punkt drugi, kartki, które macie przed sobą, 5 tysięcy zostało wolnych środków, niewykorzystane. W ramach zadania demontaż starych urządzeń zostało 6860. Oraz z bieżącego utrzymania została reszta kwoty, która po zsumowaniu z dwoma, które zacytowałem przed chwilą, daje 23 946 zł. I 62 grosze oszczędności. W związku z tym proponujemy, aby w przedszkolu 130, które miało 5 tysięcy, rozszerzyć o 3200 pielęgnacji zieleni i to zamknie całkowicie temat pielęgnacji przy tym przedszkolu. Ponadto proponujemy, aby w przedszkole numer 118, w związku z interwencją mieszkańców oraz z prośbą pracowników przedszkola, dostało 3400 na pielęgnację drzew wskazanych przy objeździe jako konieczne do pielęgnacji. A pozostałą kwotę w wysokości 17340, ale w uchwale powinno być 17300, przeznaczyć na renowację alei w Parku Krowoderskim, tak aby wzbogacić tą kwotę, która nam została z psiego wybiegu i abyśmy mogli jakąś alejkę tam wyremontować w tym parku. I to są zmiany przedstawione w tym projekcie uchwały. Czy są jakieś pytania odnośnie tych zmian, albo czegokolwiek związanego z tą uchwałą? Dobrze. Proszę. Czy tutaj w punkcie po punkcie B, działka 188-23 przy Sobkarzy, tereny przyjęte po spółdzielni mieszkaniowej, czy to jest ten teren od przychodni do szkoły dzieci autystycznych? Na drugiej stronie. Czwarty punkt, podpunkt B. Wydaje mi się, że tak. Powiemy, że tam był problem z tą działką, bo była zarośnięta i między przychodnią a dziećmi autystycznymi, szkołą dzieci autystycznych. Myślę, że możemy to łatwo sprawdzić, jeśli to jest to miejsce, to w przyszłym roku, bo ona jest też na przyszły rok, to po prostu o to zadbamy, żeby uchwała została wykonana w tym zakresie. Ja mam tylko pytanie do Łukasza Zaręby. Piatkowica na Burzaka jest rozebrana? Prawda górką? Między Burzaka 6 i 8? Nie. Nie. Ja byłam do niej. W tym roku miałam. Nie byłam rozebrana jeszcze. Była? Nie. Może dlatego tyle kasy dostało. Nie.
Dobrze. Proszę Państwa, w związku z tym, bo ta piaskownica powinna być rozebrana po odpływie alarmu, mieszkańcy non-stop się zapominają o jej rozebraniu. Proponuję, abyśmy te 6 tysięcy na rozebranie tej piaskownicy jeszcze tam zostawili, czyli w punkcie 3D kwotę 17 300 zmniejszyli o 6 tysięcy, zostawili 11 300. To będzie poprawka do tej uchwały, bo zamiast ustawy. Mamy pewność, że tam jest taka potrzeba. Nie trzeba. To jest twoje zdanie, czy to jest pani tekst? Dlaczego tak jest, jak się złożył? Myślę, że do mnie zakończymy ten 40. Ona też rozmawiała, czyli chodzi o kupię. Ktoś się dokończy, bo strasz obecnie jest zewnątrz, ale ludzie samochód, trzeba firmę wynająć. A że jeśli będzie, to się ci to na przykład uczynić. No nie chcę być chaosu, bo te pielęgnacje miałem uzgodnione z inspektorem, są wyjaśnione. A jak rzucimy kwotę pila z drzwi, to nam zabrania zostanie. Nie wiem, ja to w tej kwestii zostało policjantem. Rozumiem, ale chodzi mi o to, że jeśli przeznaczymy na pielęgnację czegokolwiek, infrastrukturze, musimy mieć oszacowaną tą kwotę, bo inaczej przeznaczymy albo za mało, albo za dużo zostanie i zmarną się środki. Te kwoty, które ja podałem, one pochodzą z wyceny. W przyszłym roku możemy to zrobić. W tym nie mamy wyceny. Po prostu nie mamy. Była 5, przepraszam, łącznie z rozebraniem na bociana elementów była 8 tysięcy. Z Izą z zeszłego roku rozmawiałem, było 5 tysięcy, ale sprawa jest na tyle priorytetowa, że powiem, że nie brakło się. Na ceny, jeżeli o nas zauważyłem, nie. Bardzo... To jest no, po prostu jak dłonią w przetargu na określonym cenie, to po określonym cenie. Dobrze, czy są jakieś pytania? Nie, głosuję. Ja sam bym to rozebrał i po pierwsze, znaczy ja się zgadzam z tym, że ceny są astronomiczne, ale nie ja nie ustalam. Proszę Państwa, głosujemy w pierwszej kolejności poprawkę pozostawiającą kwotę 7140 na zadaniu demontaż piaskownicy i urządzeń na bociana, bo te 1000 coś to jest kwota, która została wydana, więc ona tam musi zostać. Kto jest z Państwa za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję 18 za zaroszczenie. Po tej poprawce poddaję druk pod głosowanie w całości. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 17 za, 1 wstrzymujący. 0 przeciw. Przechodzimy do kolejnego punktu.